wygląda z kilku lat tutaj. Nie, nie, od kilku lat? Nie, od trzech lat. Od trzech. Nie, ej, poczekajcie, ja muszę nogę, wyciągnąć. I generalnie w tej sprawie byliśmy już kilkukrotnie u burmistrza, prawda? To całą ulicę, no tak powiem, całą ulicę. Ja. No mów, Adam. Piotrek, ja myślę, że tutaj komentarza wielkiego nie trzeba, bo myślę, że widzisz, jak wygląda sprawa po swoim, po swoim, tak? I tutaj nie można przejść, a co dopiero mówić o przejechaniu samochodem. O nic nie chodzi. Chodzi o to tylko, że każdy z nas ma małe dziecko. Ja mam akurat 11-miesięczne teraz. I teraz sobie wyobraź, że miałaby do nas dojechać karetka, straż, cokolwiek innego, bo my się nie wydostaniemy stąd teraz. Więc tutaj chyba komentarza jako takiego nie trzeba specjalnie. Tutaj ani nikt nie wiedzie, ani nikt nie wyjedzie. A kto wiedzie, to się już stąd nie wydostanie. Tak no, dzisiaj śmieciarka wjechała, ale już więcej raczej nie będzie. No można do Mzuku, Piotrek, możesz podejść do Mzuku, zapytać się pana od śmieciarki, co on sądzi na ten temat, bo on mówi, że w coś takiego jeszcze nie wjechał, bo on się nie spodziewał, że aż tak może być, nie? No filmik kręcę. Ale jednak można. Słuchaj, napędy pozapinane i zobacz, ma co robić, nie? Weź maila od Piotra i mu wyślesz. Hania ma fajne zdjęcia. Hania ma porobione zdjęcia. No to nie, to weźmy maila, jeśli nie Piotr jest gram. Piotr Małpa.